Rząd, proszę państwa, porozumiał się z Lewicą w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Platforma Obywatelska wpadła w histerię z powodu pojawienia się konstruktywnej opozycji. A naszymi gośćmi przy telefonach są poseł Lewicy z okręgu kalisko-leszczyńskiego, Galina Pawliczak. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. A przy drugiej telefonie, na drugiej linii, poseł PiS z okręgu konińskiego, prezes zarządu okręgowego, doktor inżynier Witold Czarnecki. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu, dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry. Mam nadzieję, że państwo się słyszycie. Pani poseł, zacznę, jeśli pan poseł pozwoli, od pani. Czy pani poseł czuje się zdrajczynią? Nie, nie czuję się w żadnym wymiarze zdrajczynią. Myślę, że te słowa, które padają głównie z ust polityków Platformy Obywatelskiej... No ja w tym kontekście, jak pani się domyśla, pani poseł, pewnie, że to w tym kontekście oczywiście zadałem, bo tak bym się nie ośmielił, szczerze mówiąc. Nie używam takich słów zazwyczaj, ale to kolega z opozycji, Bartłomiej Sienkiewicz z Platformy Obywatelskiej, mówił wczoraj tak, to dla naszych słuchaczy może przypomnę. Dzisiaj Lewica zdradziła opozycję, ale nie tylko zdradziła opozycję, ale zdradziła w pewnym sensie demokrację w Polsce. Czy każdy poseł Lewicy wobec tego jest według polityka PO nie tylko zdrajcą opozycji, ale też demokracji? No właśnie, to są daleko idące słowa. Właściwie trudno to nawet ocenić, ale ja przyjmuję, że jest też w nich bardzo duży ładunek emocji. Faktycznie Platforma Obywatelska w kwestiach funduszu odbudowy no nie ma takiej konkretnej strategii, co robić dalej. Trochę się zakiwała, bo na początku, przypomnijmy, przecież w listopadzie przedłożyła projekt uchwały, który wzywał Radę Ministrów do jak najszybszego podjęcia tematu funduszu odbudowy, przyjęcia tych środków, nie zwlekania, bo czas płynie szybko. Nawet w płomiennych wystąpieniach pan Borys Budka jeszcze kilka tygodni temu mówił o tym, że w tej sprawie trzeba się porozumieć ponad podziałami, ponad polityką, chce współpracować. Skoro ten ruch wykonała Lewica, dodam, że w oparciu o konsultacje z samorządami, bo przecież my mamy konkretne zapisy właśnie co do Krajowego Planu Odbudowy, mamy konkretne również wnioski ze strony samorządów, to Platforma, widzę taką nutę trochę zazdrości, że być może wyprzedziliśmy w tych gestach, że może Platforma chciała inicjować to, ale ja uważam i moja formacja, my politycy Lewicy, że po prostu nie będziemy tracić czasu. Czas na machanie szabelką już się skończył. Są potężne pieniądze, które należy przyjąć dla naszej gospodarki, która w tym okresie pandemii naprawdę jest w bardzo trudnej sytuacji. Mówimy i o służbie zdrowia, i o właśnie gospodarce, o firmach, które upadają i nie ma czasu. Po prostu te pieniądze trzeba wziąć. Może ich pani poseł wściekło to, że po prostu postąpiliście w jakiś sposób jednak mimo wszystko roztropnie, zachowując swoją przecież opozycyjną kwalifikację, ale jednak konstruktywną, prawda? Tak, jesteśmy konstruktywną opozycją, która widzi, że tutaj tak naprawdę to nie są pieniądze Prawa i Sprawiedliwości, tylko to są pieniądze dla Polek i Polaków, dla naszej gospodarki. Przejdziemy. Panie pośle, jeszcze jedno takie przekraczające chyba wszelkie normy przyzwoitości porównanie innego polityka Platformy, byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który porozumienie zawarte z Lewicą przyrównuje do paktu Ribbentrop-Mołotow. Jak pan to skomentuje? Nie słyszałem o tym, że to powiedziałem. To po prostu się nie chce wierzyć, wie pan? To się nie chce wierzyć. Ten kontrakt, który teraz zawieramy, to nie jest jedyny kontrakt, który zawieramy z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, dzisiaj z Lewicą. Przecież kiedyś na terenie Kalisza razem rządziliśmy. I nie dlatego, żeby zaspokajać własne interesy polityczne, tylko po to, żeby lepiej rządzić miastem. Jeżeli jeździmy po województwie, jeżdżę po województwie, jeździłem tak ze Zbigniewem Hoffmanem po całym województwie, ja byłem wojewodą, to do samorządowców mówimy, widzicie, jakie twarde są walki na górze. No ale proszę się, nie przenoście tych, nie przenośmy tego na dół, tylko na dole współpracujmy. I już wtedy udowodniliśmy, że możemy współpracować. Ja teraz bardzo się cieszę, że tak samo będziemy współpracowali już na najwyższym szczeblu, bo to nie jest blokada, szkoda tylko dla Polski, bo zablokowanie tego by szkodziło całej Europie. Ale panie pośle, z czego wynika ta frustracja i takie porównania? No bo ten przykład, który przytoczyłem, jest tak po prostu niewiarygodny. Oni, rzeczywiście pani poseł miała rację. Oni się zakiwali. Oni tak używają tak potężnego i obrzydliwego języka, że teraz brakuje słów. Bo jeżeli porównuje ten kontakt do Ribbentrop-Mołotow, to znaczy, niech się stuknie w głowę. Podobno skończył oczy.
Ja jeszcze dodam... Się nie chcę wiedzieć, że ktoś, to jest, kto jest absolwentem tak dobrego uniwersytetu, tak, ma, tak mu brakuje rozumu. Rządzą nie na emocji. To się inaczej nie da wytłumaczyć. Ja się bardzo cieszę z tego porozumienia, które zawarliśmy, bo to jest porozumienie nie dla PiS-u, nie dla Lewicy, to jest porozumienie dla Polski. Więcej, to jest porozumienie dla całej Europy. Bo to wzmocni Europę. I jeszcze poproszę o komentarz. I oni, którzy mają pełne usta Europy, dzisiaj są przeciwko Europie, tak naprawdę. Jeszcze chciałem poprosić o komentarz też do ostrzeżenia od strajku kobiet dla Lewicy. Nie wiem, czy pani poseł czytała. Mówią tak, strajk kobiet pisze tak, wóz albo przewóz. Doba na ogarnięcie się albo zaczynamy ogólnopolską akcję wybijania głupoty z głowy Lewicy. No to jest taka też trochę groźba wręcz nawet, więc to muszę powiedzieć, że zaskakujące słowa. No ale jeżeli, ale czego się można spodziewać od ruchu, który używa albo 11 słów, zaczynają się na wy, albo drugie z 8 słów, przy czym pierwsze słowa to jest 5, a drugie jest, składa się pierwsze słowo, pierwszy wyraz z 5 litera, a następny trzech. No czego się można spodziewać po tym takim, albo czego się można spodziewać po pani profesor, która wychodzi i mówi, nie mam nic wam do powiedzenia, ale mówię, powiem wam jedno. I mówi właśnie to słowo na 11. To czego się pani można spodziewać? Pośle... Ja mówię, gdzie są nasi poloniści, gdzie są ci ludzie, co uczą młodzież, mówię, że ich to nie drażni. Daj poproszę o komentarz pani poseł. No właśnie. Do tych emocji właśnie, bo tam też przemawiają spore emocje, to już wiemy, że to jest wpis jednej osoby, że pod tym nie podpisuje się absolutnie większość strajku kobiet. Myśmy z tymi kobietami byliśmy, bo mówię o całej formacji, jesteśmy i będziemy. I myślę, że kiedy te emocje trochę opadną, to też będzie trochę też inne spojrzenie na tą sprawę. Przejdźmy... Ale muszę dodać coś ważnego również. A propos tego, co dzisiaj też pisze i mówi Platforma, w to wierzę również, że z czasem trochę stopnieje, jeśli chodzi o poziom emocji. Dzisiaj Borys Budka wraz z swoją formacją zorientował się, że w tym narożniku został tak naprawdę z Konfederacją i z partią Zbigniewa Ziobry. I dlatego to jest dla niego tak bolące, że w tym całej, w tej całej bardzo poważnej dla Polski sprawie został osamotniony. To jest też wielka refleksja i tą refleksję powinna Platforma Obywatelska z tej całej sytuacji wyciągnąć. Zostawmy, proszę Państwa, bo mamy czasu jak zwykle za mało, ale zostawmy te polityczne komentarze, jeśli można. Chciałbym zadać Państwu jedno pytanie, które jakoś nie słyszę, żeby przebijało się w innych mediach. No, mamy tak, ogromne pieniądze, które mają również do Polski trafić, będą przez Unię Europejską przecież zaciągane, tak, w bankach i tak dalej. Czy mówiąc krótko, czy opłaca nam się brać tak duży kredyt, czy w przyszłości nie doprowadzi nas to do bankructwa po prostu? Nie obawiacie się Państwo trochę tego? Znaczy, jeżeli o mnie chodzi, nie mam żadnych obaw, to nie jest tak, że to są pieniądze wszystkie, które są kredyt, to kredyt. To nie całość, jest pewna część, to jest, można by część tych funduszy nazwać kredytem, ale nie całość, bo całość to jest absolutnie pieniądze do wykorzystania bez żadnych obciążeń dla naszego państwa. Dlatego nie obawiam się, bo dzisiaj, kiedy świat stoi w obliczu prawie dominacji Chin, to Europa musi być silna. Europa, która by z tego zwarcia po pandemii wyszła osłabiona, może być nieliczącym się graczem, mimo że jest teoretycznie potężnym gospodarczo molochem, wielkim państwem, wielką unią gospodarczą, ale jednak jeżeli byśmy z tych środków nie skorzystali, to inni nas wyprzedzą. Europa nie ma innego wyjścia. Mówi się trochę o tym, że to ma być taki plan Marszala. Na silnej Europie, jeżeli ktoś ma usta pełne Europy, a naprawdę jak jest w sytuacji, kiedy musi podjąć decyzję, kiedy sprawdzam, jak jest, on jest przeciw Europie, no to ty nie jesteś za, tylko jesteś przeciw Europie. Ja chcę, żeby silna Europa, ale w tej Europie ma być silna Polska. I to jest to, o czym zawsze marzę, o co zawsze marzę i tego chcę, ale silna Polska w słabej Europie to nie jest żadne rozwiązanie. Silna Polska w silnej Europie. Pani poseł, jak pani to ocenia? Ten kontakt jest, to realizuje. 250 miliardów złotych w formie niskoprocentowanych pożyczek, grantów, dotacji. To naprawdę jest olbrzymia pomoc i wsparcie zresztą od wielu lat płynące z Unii Europejskiej. I naprawdę żal byłoby z tego nie skorzystać. Ja uważam, że absolutnie będzie to pomoc, która pomoże naszemu krajowi, pomoże gospodarce. Trzeba z tego skorzystać. Bylibyśmy naprawdę nieuczciwi wobec przyszłych pokoleń, bo to jest nasza racja stanu. Tutaj chodzi również o przyszłe pokolenia, również o przyszłe
polityczne kadencje, rządy. Przecież to nie jest tylko i wyłącznie na tą kadencję. Mhm. Ten budżet będzie partycypowany i oczywiście konsumowany przez następne społeczeństwa, przez następne pokolenia. To jest bardzo istotne, bardzo ważne. Są środki, z których absolutnie musimy skorzystać. To na koniec jeszcze jedno krótkie pytanie. Czy prawdą jest, że... No właśnie, czy prawdą jest, że Polska, przegłosowując zgodę na korzystanie z europejskich pieniędzy, bierze też na siebie odpowiedzialność za spłacanie tego zadłużenia solidarnościowo, także z innymi państwami europejskimi? Oczywiście, że bierzemy na siebie zobowiązania, bo przecież nie jest tak, nie jesteśmy sami w tej drużynie, tworzymy jedną wielką rodzinę europejską i nie możemy mówić, że się na wszystko wypinamy. Wchodzimy, bo my chcemy, żeby Unia Europejska była silna gospodarczo, chcemy być silni, musi się z tego odbić. Jeżeli z tego nie wyjdziemy, to spadniemy do drugiej ligi, o czym mówił już kiedyś w 2010 roku José Manuel Barroso, kiedy Europa po kryzysie ledwo wyszła. Mówił, albo się Europa zmieni. I wtedy opracowano strategię Europa 2020, albo spadniemy do drugiej ligi. Dzisiaj jesteśmy w tym momencie kluczowym, bo przez pierwszy raz świat przeżył pandemię w takiej formie bardzo groźnej dla rozwoju świata, kiedy ten wirus kimś przeszedł. I teraz gdybyśmy się nie obudzili, to spadniemy na pewno do drugiej ligi. I pani poseł? Tak, Polska nie ma wyjścia i Europa nie ma wyjścia. Musimy iść razem, musimy tworzyć bardzo silny związek gospodarczy, silna Polska w silnej Europie. Na tą kwotę składają się faktycznie, tak jak pan redaktor mówi, z 24 miliardach euro dotacje i z 34 miliardach euro właśnie niskooprocentowane pożyczki. Te dotacje to tak naprawdę jest darowizna. Taki plan Marszala, dlatego porównywałem troszkę. Dokładnie, więc tak na to patrzmy, ja patrzę na to pozytywnie. Zresztą nasz kraj też od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej widzimy, że się rozwinął w różnych obszarach. Ważne jest również to, co też podkreślamy, komitet monitorujący, to był jeden z warunków, które przedstawiliśmy Prawu i Sprawiedliwości właśnie w zakresie partycypacji tych środków, rozdzielenia. No i przede wszystkim wykorzystania, no właśnie. Samorządy miały ogromny wpływ na to, jak te środki będą rozdzielane. No i pozostaje mieć nadzieję, że te pieniądze nie będą wracać do zachodnich firm i z powrotem do Europy, do firm, które u nas na naszym rynku działają. Bardzo Państwu dziękuję za tą szybką, gorącą, dynamiczną bardzo rozmowę. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia. Dziękuję uprzejmie, wzajemnie. Pani dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję. Poseł Lewicy z okręgu Kalisko-Leszczyńskiego, Karolina Pawliczak, dziękuję uprzejmie. Poseł PiSu z okręgu Konińskiego, prezes zarządu okręgowego, dr inżynier Witold Czarnecki, byli gośćmi Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.